Tym razem wybrałyśmy się do Carrefoura, nie często tam chodzimy, ale jakoś chciałyśmy sprawdzić. Chciałam Wam tylko pokazać, czym kieruję się na zakupach. Przede wszystkim są to warzywa i owoce. Staram się sezonowo, ale czasem mam różne zachcianki, tutaj akurat jedne z nich. Zawsze jest dużo nabiału. Te jogurty Alpro bardzo, bardzo Wam polecam. One są troszeczkę droższe, ale warte swojej ceny w moim przekonaniu. No i tak to z grubsza wygląda. Słuchajcie, zapłaciłyśmy prawie 300 zł. Zaraz przed moim wylotem, słuchajcie, miałam mega szczęście spotkać się z dziewczyną, którą już od dawna kiedyś obserwowałam na Instagramie, a teraz udało mi się spotkać osobiście. Poznajcie, jeżeli jeszcze nie znacie, Paulinę, motywatorkę. Zawsze podkreślałam, że największą radością i wartością Instagrama dla mnie jest to, że mogę poznawać wspaniałych ludzi i Paulina jest jedną z tych osób. Bardzo fajnie mi się z nią rozmawiało, mam nadzieję, że ona też ma takie odczucia. Zjadłyśmy sobie najpierw śniadanie, potem poszłyśmy na spacer, a na koniec skończyłyśmy na ciastku i kawie w moim ukochanym FC Cafe. Jak się okazuje, cheetosy pizzowe to jest towar deficytowy. Jak naprawdę w Nowym Jorku jesteśmy w stanie znaleźć chyba wszystko na Greenpointzie, czyli dzielnicy Polaków. Tak, tych cheetosów ponoć nie ma. To nie są cheetosy dla mnie. Ja do nich nie pałam miłością, ale skoro jestem i mogę zrobić przyjemność koleżance, to proszę bardzo. A moja sekcja jest tutaj. I dzięki tej sekcji, a właściwie przez tą sekcję, moja walizka znowu będzie ważyła równo 23 kilo, czyli tyle, ile maksymalnie może, żeby nie dopłacać. A co w niej jest, to chyba łatwo się domyśleć. Proszę bardzo. Trochę prezentów, ale głównie to są książki, zeszyty, więcej książek i jeszcze więcej książek. Tego jest bardzo, bardzo dużo i jest parę super ciekawych pozycji, ale grubych i ciężkich. Natomiast nie umiałam się powstrzymać, także no tak to wygląda. Z powrotami do domu, jeżeli mieszka się za granicą, jest trochę tak, że chyba już zawsze tęsknię się i za domem rodzinnym, i za miejscem zamieszkania, dlatego że
Jakoś tak dziwnie się dzieje, że obydwa te miejsca stają się po części domem i jak się jest w domu rodzinnym, to się tęskni za tym domem za granicą, a jak się jest za granicą, to tęskni się za domem rodzinnym. Więc zawsze przy wylotach i powrotach towarzyszą mi bardzo, bardzo mieszane uczucia. Ktoś by mógł powiedzieć, że po prostu wybrzydzamy, natomiast uwierzcie mi, że rozmawiałam z wieloma osobami mieszkającymi za granicą, i każdy z nas odczuwa to samo. Po prostu jest to taka mieszanka, którą ciężko wyrazić, jeżeli nigdy się tego nie doświadczyło, no ale na pewno są to gorzko-słodkie odczucia. Ja natomiast nie widziałam swojego męża przez 6 tygodni, dlatego że musieliśmy się rozdzielić. Wracam z chęcią i z takim założeniem, że chciałabym, żeby ten rok wyglądał troszeczkę inaczej. Jeżeli chodzi o ten lot, to pierwszym etapem był lot z Wrocławia do Monachium. Potem autobusikiem zostaliśmy przewiezieni z samolotu na lotnisko w Monachium, które jest wielkie i tam dopiero zaczęła się zabawa. Po pierwsze, jak już wspomniałam, jest to wielkie lotnisko, więc najpierw musiałam dojść do wskazanej bramki, ale przed bramką jeszcze musiałam dojechać specjalnym tramwajem, można powiedzieć. Po drodze jest mnóstwo sprawdzania i paszportów, i wizy, i wszelkiej dokumentacji. W tym momencie trzeba mieć test negatywny na COVID-a, ale też być w pełni zaszczepionym i to naprawdę było sprawdzane parokrotnie, także bez tego ani rusz. Tutaj widzicie, jakim wielkim samolotem lecieliśmy. I tak to wygląda w środku. Są 3 rzędy, w każdym po 3 siedzenia, każdy ma ekran, więc można sobie posłuchać i muzyki, i obejrzeć jakiś film. A cały lot trwał około 8 godzin. Dzień dobry z Nowego Jorku. Jak widzicie, pogoda nas nie rozpieszcza. A ja właśnie obudziłam się z drzemki. Dlatego, że słuchajcie, jest coś takiego jak jet lag. Chodzi o to, że jest przesunięta strefa czasowa. Między Polską a Nowym Jorkiem jest 6 godzin różnicy. I słuchajcie, my się zawsze staramy robić tak z moim mężem, z Szabim, żeby dopasować się do strefy czasowej, do której lecimy. W praktyce tym razem wyglądało to tak, że lot z Monachium do Nowego Jorku mieliśmy o 16, czyli o 10 czasu nowojorskiego, co oznaczało dla nas tyle, że przez te 8 godzin lotu nie możemy zasnąć, bo jeżeli zaśniemy czasu europejskiego, to będziemy mieć problem w Nowym Jorku, dlatego że w Nowym Jorku lądowaliśmy o 19 czasu nowojorskiego, co daje nam pierwszą w nocy czasu europejskiego. W każdym razie było ciężko, nie powiem, dlatego że naturalnie podczas lotu stewardessy też gaszą światła i przygotowują pasażerów na noc. Natomiast jakoś daliśmy radę. Poszliśmy spać o 23 czasu nowojorskiego, wstaliśmy koło 7. No i z małą drzemką dajemy radę. Także
taka jest moja rada na to, jak pozbyć się jetlaga. Za każdym razem u nas działa. Nie jest to najprzyjemniejsza sprawa, ale dzięki temu nie stracicie żadnego czasu, będziecie się czuć w miarę dobrze. Nie było mnie bardzo długo, zabieram Was do mojej ulubionej kawiarni w Nowym Jorku. Was w swojej absolutnie najukochańszej kawiarni w Nowym Jorku. Nazywa się Maman, tak nazywa się w mojej głowie, jak nazywa się po francusku, to nie wiem, pewnie jakieś Maman. W każdym razie jedzenie jest tutaj pyszne, kawa jest pyszna, ale co mnie kupiło, to wystrój. Każda kawiarnia, a mają ich parę w całym Nowym Jorku, jest naprawdę bardzo, bardzo przygotowana. Tym razem skusiłam się na lawendową latte.